Ale wracając do tych obrazów, genialny pomysł, naprawdę. Według mnie też się zastanawiałem nad sprawą, ale jakoś nie mogłem odjąć kolorów. Bo też widziałem, znaczy byłem na tym tam którymś pochodzie 11 listopada, też narobiłem zdjęć. Tam mnie trochę za przewaga tych czerwieni, bo to nie wszystkie aparaty biorą no, tak, żeby oddać rzeczywiste kolory, więc one tam są przeczerwienione. Ale tak, ale no ten pomysł, no więc o to chodzi, no więc tym rzecz, no. Sam motyw wywoławczy był istotny. I tutaj jest to pomysł dla mnie genialny. No, cieszę bardzo, że i bardzo pięknie trafię. Malowane, bo to... A to właśnie sobie... przyjemność malowania, bardzo wielka przyjemność to jest takie rozkręcenie się, że można jakby w nieskończoność lecieć tym... No bywało do, tak, że ja dziennie malowałem po 3-4 obrazki. Teraz, w marcu. Ale fajnie, bo to jest prawda. To jest taki znak, prawda? Dzisiaj się tam specjalnie te pół tony, ćwierć tony nie ma co udawać, ale z drugiej strony trafić w jakąś błędę. Nie, to jest takie malarstwo oparte tylko o przygodę, że nigdy nie wiadomo gdzie, dokąd idę, bo są inne powiedzmy części mojej pracy, gdzie ja dokładnie wiem dokąd idę i tak, a tutaj tu jest właśnie założenie, że tu chcę powiesić u Grzesia i Józka takie obrazy, które nazywam Leśne. Idea jest taka, siadam do sztalugi. To zwykle zajmuje od 1,5-2 godziny, czasem trochę dłużej. Od jednego podejścia trzeba namalować. Tylko wtedy już akrylamy malujemy, żeby szybko schły, no bo w olej jakby się nie dało. To są oleje. Pewnie, że tak, tylko że jest czas. Jest kwestia czasu. Akryle, ja dużo malowałem akrylami, lubię bardzo. Teraz zawsze malować, a tamte, te głuchoma zakresie, one muszą być akurat, bo to w jednym ciągu trzeba namalować, a czasem trzeba, żeby jedna warstwa wyschła, żeby położyć na nią drugą. Ale ta inspiracja, czy jakby... Bohomazy leśne. Leśne, że z lasu rzeczywiście... Bo one mają taki klimat mają wewnętrzny, swój leśny, dlatego nazywam bohomazy, bo są takim malarstwem gestu. To są bohomazy. Przeraża słowo bohomaz. Jakby można było się spotkać kiedyś, bo... Tu będzie ta wystawa. A, tu, bo rozmawiamy z tym. Myślimy o następnej wystawie. Tak. No, to genialna sprawa. No, tu fajne miejsce do pokazania. To są jakieś gdzieś bardzo bliskie mi... Cieszę się bardzo. Czy ja też takie bohomazy leśne robię. To jeszcze nie zmniejszyłem formatów, ale chyba... Ale mogą być duże bohomazy leśne. Ale wolę małe, bo to nie ma co z tym robić. Gdzie tego ja dlatego maluję małe obrazy, bo nie mam gdzie trzymać. Ale one z drugiej strony się dają łączyć w te większe formy. Łączyć, jasno. Także że tutaj można zacząć. Że tamte to maluję na dyktach, bo łatwiej jest je. Ja robię z tych zachodów słońca, z różnych miejsc, tak dalej, ale też na podobnej zasadzie. Po prostu tak tam farbę rozkładam. A też i pędzlem inne rzeczy. Jakby ten w taki ciąg, ale to się wchodzi w taką... To się wchodzi, właśnie, to chodzi o ryczne. Mnie to w tym najbardziej to bawi, że przy tego rodzaju malowaniu można wejść w malarstwo i stać się nim. Jakby się zapomina i tak jakoś wchodzi, potem trzeba wyjść, to jest to nieprzyjemne. Ale wrócić do rzeczywistości? Do nowych. Może z lasu wyjść do... Po takim, takiej sesji do 1,5 godziny, 2 godziny, tak non-stop. Bo oczywiście czasem i dłużej się ma. Chodzi o to, że ten obraz musi być skończony od początku do końca. Już wolno dołożyć. Jak w momencie, jak odejdę, to już mówię, trudno. Odszedłeś, już nic ci nie wolno tam zrobić. Znaczy tam będą inne jeszcze, ponieważ one są tym malowane na dyktach. To przez przechowywanie się robią takie ryski. No to kiedyś tam w pewnym momencie te ryski trzeba będzie zamalować. No to tam się pojawi jeszcze jeden element tak jakby dodatkowy. To są czysto pracowniane sprawy, czy coś? Nie, ale wszystko.
No to jest tak, jak się wchodzi do lasu, to widać gdzieś tam światło. Tu gdzieś widać światło. One takie przebłyskają, te światła. To jest coś niesamowitego. To jest przypadkiem, bo tak kiedyś się malowałem właśnie, żeby się tak wyłożyć coś z siebie. I ja się patrzę, jaki fajny. Słuchaj, zacząłeś mówić o tych zachodach. No zachody. Zachody takie na bardzo takich zdecydowanych, takie pasowe ujęcia, gdzieś maźnięte. No, zachody. Ale jakie to są formaty? Są podobne. Nawet chyba troszkę mniejsze. A gdzieś to można zobaczyć? One jeszcze są w trakcie, więc... Jeszcze nie zaszły? Więc nie, mam takie większe zupełnie, ale ten cykl taki drobny. A ile masz tych? No będę miał, w sumie będę, no więcej nie będę miał niż to. Chyba, że dokupię materiał. Ale czy to jest, one powstają no, w jakimś rytmie? Czy to codziennie, czy co tydzień, czy w danym miejscu? Jakie jest? Takim punktem wyjścia to było... że to były inspiracje konkretnym miejscem, znaczy konkretnym układem tam światła. Ale to chodzi o miejsce geograficzne, czy jakieś takie związane z tobą, tak? Z podróży tam gdzieś coś z samochodu wysiadałem i szybko tą techniką jakby 10 minut mi to potrzeba było, żeby taki zachód powstał. Pod wpływem pewnego tam układu koloru, też bez jakichś głębszych tylko tak jakby intuicyjnie to A można to jakoś zobaczyć? Dlaczego się Cię pytam? Bo ja drążę w tym w takim temacie bardziej fotograficznym jakby zapisywania czasu. Aha. I czuję, że ta Twoja zabawa, ta praca z tymi zachodami słońca ma też taki element jakby pamięci zapisania chwili. No, więc... A jednocześnie zupełnie innej materii niż ja. Ja robię fotografię. A ty robisz w obrazku. Bardzo bym był ciekaw zobaczyć. Możemy się umówić za jakiś miesiąc, dwa. Dobrze. Dobra?